Ja pamiętam, do Londynu zawsze chciałem przyjechać. Od dziecka chciałem wyjechać z Polski, no i dlatego tutaj jestem. Od kuchni zacząłem. Spotkałem tutaj znajomego, który mi bardzo dużo pomógł. Nauczył mnie gotowania. No i tak zleciało 5 lat, aż któregoś dnia podjąłem decyzję, żeby zmienić to, że to jednak nie jest rzecz, którą ja chcę robić do końca życia. Zacząłem robić odszkodowania, zacząłem robić ubezpieczenia. Później związałem się z firm turystycznych i tak zleciało 10 lat. Tutaj poznałem moją żonę. Mam 2 dzieci, 2 dziewczynki, jedna 16 lat i druga 21 miesięcy. Ja się bardzo czuję spełniony. W Polsce tak naprawdę żyło się z tygodnia na tydzień. Tutaj jest inaczej. Czuję się bardzo dobrze z tym, gdzie jestem w tej chwili, z moją, powiedzmy, karierą i z tym, co robię. W momencie, kiedy ja pracowałem na kuchni, obiecałem sobie jedną rzecz, że jeżeli mi się uda wyjść z tego kręgu kuchennego, stworzę miejsce, w którym takie Krzyśki jak ja będą mogły przyjść i pójść inną drogą. Zapraszamy ciekawych ludzi, autorów, ludzi biznesu, coachów, trenerów, ludzi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia. Organizujemy takie spotkania, eventy, na których również mogą kupić sobie książki z rozwoju osobistego, ciekawe płyty, coś inspirującego, coś nowego. Ja jestem samozatrudniony, jestem pracownikiem dla siebie. Tutaj firmę można otworzyć na internecie. Po 15 minutach już się jest właścicielem firmy. Nie ma z tym problemu. Myślę również, że jest mniejsza biurokracja tutaj w tym kraju. Jest większe zaufanie do płatników, do posiadaczy firm. Ten kraj jest bardzo wygodny do życia. Jednak teraz z perspektywy męża i ojca, ten Londyn nie jest najlepszym miastem. Korki, prędkość życia, to nie jest coś, czego my chcemy teraz doświadczać. A gdzie będziemy mieszkać? Na pewno gdzieś w ciepłym kraju. Świat jest naszym domem.